witam się z wami w poniedziałek 8 lipca. Byłam dzisiaj u fryzjera, więc możecie zauważyć moją nową fryzurkę. Nową, starą, bo ja tak naprawdę podcięłam włosy tak jak zawsze. Powiem wam, że ostatnio zaczęły mnie denerwować te moje włosy, mimo że jeszcze nie były wcale takie długie, ledwo dotykały mi ramion, ale po prostu przy tej gorącej pogodzie już chodziłam cała spocona od tych włosów. Ja mam bardzo grube i gęste włosy, więc naprawdę w lecie bywają bardzo problematyczne. Jem sobie właśnie placki z cukinii, które zrobiłam przed sekundą. Cukinia z ogródka mojej babci, więc najlepsza. Niedługo będę się zbierać, bo umówiłam się dzisiaj z Igą. Idziemy na kino w plenerze. Jest taka miejscowa na Pradze, to jest w sumie knajpa, gdzie właśnie robią teraz latem takie wieczorki kinowe. Także umówiłyśmy się w sumie 2 godziny przed seansem, żeby też nadrobić jakieś ploteczki i tak dalej, bo strasznie dawno się nie widziałyśmy, właśnie tak pogadać po prostu, co tam u nas i w ogóle. W ogóle strasznie dawno nic nie nagrywałam i jest mi mega ciężko się zmotywować, żeby tak faktycznie regularnie coś nagrywać w ciągu dnia. Przerwa była spowodowana głównie tym, że miałam laptop w naprawie, po prostu mi nie działał, więc no nie nagrywałam nic, bo wiedziałam, że i tak tego nie zmontuję. No i z tego tytułu też zaczęłam wstawiać więcej na Instagrama, różnych vlogów, rolek i tak dalej. Wstawiam też na YouTube Shorts, także koniecznie zajrzyjcie. I w sumie gdyby nie ten zepsuty laptop, to pewnie bym nie zaczęła tak więcej nagrywać tych krótkich form. Także jest w tym jakiś plus, bo dzięki temu się zmotywowałam, żeby nagrywać na Instagrama. I myślę, że te rolki też nie są wcale takie złe. Zaczynam się przekonać, chociaż zawsze będę stała za tym, że jestem fanką dłuższych treści, gdzie można troszeczkę złapać taką bliższą więź z osobą, którą się ogląda i tak dalej. Też za pół godzinki wleci na kanał vlog z Krakowa, także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie obejrzyjcie. Bardzo króciutki, dosłownie trwa około 6 minut. Nie uzbierałam za dużo materiału takiego vlogowego, bo właśnie bardziej skupiłam się na rolkach, ale i tak uważam, że wyszedł bardzo przyjemnie ten vlog. Bardzo miło mi się go oglądało. Nie wiem, czy to kwestia tego, że no byłam tam i to są takie miłe wspomnienia dla mnie, czy po prostu faktycznie jest fajny ten vlog, także też będzie mi miło, jak dacie znać. Doceniam każdy komentarz i taki odzew faktycznie pod filmami, bo wtedy wiem bardziej, w którą stronę iść. Wiecie, no jakby ja tworzę treści poniekąd dla siebie, ale też przede wszystkim dla was, także bardzo, no tak jak mówię, doceniam każdy komentarz. Powtarzam się. Koniec tego gadania, moi drodzy, muszę się zbierać, znaleźć jakiś outfit, ale chyba idę w tej bluzce, bo jest wygodna. Nie chcę mi się jakoś stroić, więc chyba założę do tego po prostu zwykłe jeansy, kurtkę jeansową i tyle. I tyle będzie z mojego dzisiejszego crazy outfitu. Hello guys! Mamy dzisiaj wtorek. Lecę zaraz do pracy, jestem już ogarnięta. Mogę wam pokazać mój outfit, który jest mega prosty, mega basicowy. That's my outfit of the day. Bardzo basic, oczywiście jak zwykle. Cała na czarno. Generalnie nie lubię latem ubierać się w takie ciemne kolory jak czarny. Ale czarny to jest zawsze taka bezpieczna, elegancka opcja do pracy. Jeżeli chodzi o wczorajsze kino letnie, było bardzo przyjemnie. Leciał musical Grease, bardzo mi się podobał. Nie będzie to raczej mój ulubiony film, ale jednak wiem, że jest to klasyk, więc fajnie było to obejrzeć, się z tym zapoznać. W ogóle bardzo lubię takie inicjatywy latem, te wszystkie kina letnie i jakieś takie, wiecie, aktywności wakacyjne w Warszawie. Kocham to naprawdę. Uważam, że wakacja latem. Chciałam powiedzieć, że Warszawa latem ma bardzo dużo do zaoferowania, także jeżeli nie jesteście z Warszawy, to myślę, że lato jest bardzo dobrym czasem, żeby się tutaj udać. Chociaż wiadomo, w te upały to ciężko jest trochę chodzić po mieście, ale wieczorki są naprawdę przyjemne. Hello guys! Wróciłam właśnie do domu, jestem tak spocona, tak zmęczona. Jest tak gorąco dzisiaj, jeszcze byliśmy z mamą na zakupach, więc zaraz wam zrobię haul zakupowy. Kupiłam dosłownie jedną rzecz, ale bardzo fajną, mam nadzieję. Jeszcze będę ją mierzyć drugi raz i się upewniać, czy na pewno. Dosłownie przed sekundą odebrałam paczkę, która przyszła do mnie, więc zaraz sobie ją wspólnie otworzymy właśnie, żeby zobaczyć, co tu jest, bo szczerze nie spodziewałam się, że to będzie takie duże. Czy jest dobry kadr? Może trochę niżej was wezmę, żebyście dobrze widzieli. Paczka generalnie jest z Liren, żel aloesowy. Mamy krem pod makijaż 30. Mamy też 50, taką do ciała, proszę bardzo, więc idealnie na wakacje, bo jeszcze nie kupowałyśmy z mamą w sumie żadnych kremów z filtrem. I jeszcze taki 50 też do twarzy. I tutaj mamy jeszcze chyba torbę. Tak.
taką torbę plażingową. Wybaczcie tą pralkę w tle, jeżeli ją słyszycie, ale chciałam wam bardzo pokazać tą kieckę. Spójrzcie, jaka jest piękna. Czuję się w niej tak sexy i w ogóle tak z klasą, mimo że to jest taki duży dekolt i ona w sumie jest taka, wiecie, bardzo letnia, wiązana. Sukienka jest z mango i kosztowała bodajże 140, coś takiego, 130, nie pamiętam. Ona jest taka dość długa, jak widzicie, ja zresztą noszę tylko w sumie długie sukienki raczej. I to, co mi się najbardziej podoba w tej sukience, to przez to, że ona ma to wiązanie z tyłu, to bardzo ładnie się tutaj podkreśla talia. Także jestem mega zadowolona, bo w końcu mam sukienkę na lato, w której mogę sobie wyjść na miasto. Bo mam kilka takich sukienek, które są typowo letnie, ale nie za bardzo, żeby właśnie gdzieś na miasto w nich łazić, bo się czuję trochę niekomfortowo. Nie zwracajmy uwagi na tą palmę. Wiem, że ona wygląda trochę śmiesznie, ale w sumie nie wiadomo do końca, co z nią zrobić. Muszę przyznać, że tęskniłam za takim siedzeniem na balkonie w taką ładną pogodę, ale jednocześnie dzisiaj jest tak gorąco, że nie za bardzo mam ochotę tu siedzieć, bo jest aż za ciepło, wiecie. U mnie w mieszkaniu jest chłodniej niż na zewnątrz. Jak pomyślę, że ja muszę niedługo tak naprawdę się zebrać i wychodzić do pracy i iść w tym słońcu, to ja nie wiem. Nie wiem, jak ja mam to zrobić, szczerze. Zimny arbuz. Te upały to jest naprawdę największe zbawienie. Polecam. Taki prosto z lodówki, nie? I do tego mrożona matcha. Najlepsze, co może być. Przestałam ostatnio pić kawę, bo naprawdę źle się po niej czułam. I teraz piję matcha. Przestawiłam się. Ale chyba to jest kwestia tego, że ja wolę matcha pić właśnie latem, bo ona jest taka bardziej orzeźwiająca, a zimą jednak wybieram częściej kawę. Byłam przed chwilą na zewnątrz ponagrywać rolki z tą paczką, którą dostałam wczoraj. I tak się spociłam, bo nagrywałam w słońcu, bo chciałam, żeby było takie ładne słoneczne światło i w ogóle. Mówię wam, tragedia po prostu. W tym słońcu ja stałam może z 10-15 minut i się tak upociłam, lało się ze mnie dosłownie. Ostatnio trochę mało prywaty na tych moich filmach, mam wrażenie. Trochę mam problem, żeby się tak bardziej otwierać. Nie wiem, kiedyś mi to jakoś łatwiej przychodziło, a teraz trochę się krępuję. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że się wstydzę tego, jak się czuję i w jakim jestem etapie mojego życia. Też na balkonie mam zawsze taki lęk, że może ktoś mnie podsłuchiwać, nie? Z sąsiadów. Nie za bardzo mam jak sprawdzić, czy ktoś siedzi na balkonie swoim. Jeśli chodzi o to, jak się ostatnio czuję, mam dość specyficzny czas w moim życiu, bo teoretycznie, wiecie, wszystko jest fajnie, jestem szczęśliwa, mam przyjaciół, mam rodzinę, jestem zdrowa i wszystkie takie najważniejsze rzeczy mam, naprawdę nic mi w życiu nie brakuje. Jestem mega wdzięczna za to wszystko, że mogę pracować, że mogę studiować, uczyć się, zdobywać jakieś doświadczenia, mogę rozwijać swoje zainteresowania, hobby i tak dalej, ale jednocześnie trochę sobie nie radzę z moją dorosłością w tej chwili. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób przechodzi przez to, że jednak jak się jest takim świeżym, nowym, dorosłym, to trochę trudno jest się połapać w tych nowych obowiązkach, wizji na siebie i tak dalej. Ja na przykład nie za bardzo jeszcze wiem, kim chciałabym być w przyszłości. Czy chcę być tą Zuzią, którą jestem teraz, czy może chciałabym coś zmienić. Nie do końca mam pojęcie, co chciałabym robić w życiu, czym się zajmować zawodowo, jak zarabiać pieniądze i tak dalej. A to wszystko jednak może nie jest najważniejsze, ale jednak jest ważne. Trochę denerwuje mnie to, gdy ludzie mówią, że pieniądze szczęścia nie dają, bo oczywiście nie są gwarantem szczęścia, ale mogą nam to szczęście zapewnić poniekąd. Pieniądze same w sobie nie, ale rzeczy, które można za te pieniądze kupić i tak dalej, you know. Więc jednak ważne jest, żeby odkryć tą swoją drogę i sposób, w jaki chciałoby się te pieniądze zarabiać. Bez pieniędzy to tak średnio, żeby w ogóle przeżyć, co nie? Ja jestem teraz w takim etapie mojego życia, że próbuję w ogóle odkryć siebie, co lubię
i właśnie w jaką stronę kariery chciałabym pójść i tak dalej. No to jest strasznie dla mnie takie skomplikowane i obciążające myślenie o tym. Bo mam wrażenie, że dużo osób wokół mnie już wie, co by chciało robić i już jest tak ukierunkowanych, a ja ciągle nie mam pojęcia. Jak się mnie ktoś pyta, jaki mam plan na siebie i co bym chciała robić w przyszłości, jaką mieć pracę, to ja naprawdę nie wiem, co mam odpowiedzieć. Z jednej strony jest to przytłaczające, z drugiej strony jest w tym poniekąd jakaś taka wolność, że mogę właśnie odkrywać to wciąż, że jeszcze nie jestem taka ukierunkowana i naprawdę jestem bardzo wdzięczna, że mam taką sytuację, gdzie nie mam takiej spiny, że muszę już w tej chwili pracować, nie wiem, na pełen etat, żeby te pieniądze zarabiać. Jak sami widzicie, wciąż mieszkam z rodzicami, oni mnie utrzymują, jestem za to ogromnie wdzięczna, ale jest we mnie taka potrzeba, żeby się uniezależnić. Chciałabym móc być po prostu zależna już tylko od siebie, wyprowadzić się. Jednocześnie, żeby ta praca sprawiała mi satysfakcję, bo to też nie chodzi o to, żeby znaleźć byle jaką pracę na cały etat i po prostu siedzieć w tym już do końca życia, tylko jednak chciałabym, żeby ta praca była poniekąd moim hobby, dawała mi tą satysfakcję. Musiałam usunąć trochę rzeczy z aparatu, bo skończyła mi się pamięć na karcie. Dajcie mi znać, jakie są wasze przemyślenia na ten temat. Czy wy też mieliście takie trudne momenty w tym aspekcie? Czy też się zastanawialiście, czy może wiedzieliście już od dawna, czym chcielibyście się zajmować? Bardzo mnie to ciekawi. Mam nadzieję, że nie jestem w tym sama. Hello guys, wróciłam właśnie do domu z pracy, jestem bardzo zmęczona. Chociaż w ogóle taki news, w mojej pracy zaczął działać wiatrak. Wcześniej był trochę źle skręcony przeze mnie, ale już działa. Jest teraz dużo przyjemniej, bo jest dużo chłodniej. Będę robić sobie kolację, mam ochotę na kanapkę taką, na takiej przypieczonej bułce na oliwie i do tego... Zaraz wam pokażę co. Nienawidzę tego światła, jestem taka różowa. Dlaczego jestem taka różowa w tym świetle? No wcale nie jest różowe, jest żółte. Na moją kanapkę dodamy sobie paprykarz, taki wege. Uwielbiam to. Naprawdę zakochałam się w tym i już bardzo dawno nie jadłam, więc kupiłam. Znaczy bardzo dawno. Mam na myśli w zeszłym miesiącu i już się stęskniłam. Do tego świeży ogóreczek chrupiący. To będzie taka kanapka, że po prostu... Rarytasik. Najbardziej nieestetyczne kanapki. Jeszcze mi się trochę sfajczyła bułka, ale to nic. I tak będzie to przepyszne. Uwaga, test. To połączenie jest boskie, naprawdę. Mamo, to jest dużo, jak chcesz, to chodź. No to zbieram, ale przecież mi się w ręce dużo nie zmieści. Patrzcie, jaki tu wielki pomidor rośnie. On jest większy niż moja ręka, on jest takim gigantem.